Dzień dobry. Witamy z gościnnych progów restauracji Dni Czarodzieje w Warszawie przy ulicy Złotej 44. Dzisiaj będę rozmawiał z Ewą Rubasińską Janiro, kreatorem wizerunku dzień gwiazd dobry, oraz dzień dobry. Agnieszką Kucą z grupy kapitałowej Immobile. Agnieszka w GKI zajmuje się marketingiem. Do grupy kapitałowej Immobile należy również brand Kiosk. Kiosk realizuje wyjątkowy projekt pod tytułem Na razie roboczym. Na razie roboczym. Dać sukience drugie życie. Tak. No właśnie, po co dawać sukience drugie życie? No więc wśród różnych naszych projektów, takich nietypowo marketingowych, bo tak staramy się prowadzić nasz marketing, właśnie nie przez takie tradycyjne kanały, ale gdzieś szukać czegoś innego. No jednym z takich projektów jest właśnie to, że chcemy uczynić sukienkę jakimś ważnym świadectwem, ważnym dokumentem w dziejach kultury, estrady, polityki. Przecież historia mody to tak naprawdę jest bardzo bogata i ważna dziedzina sztuki, dziedzina kultury. Historia mody doskonale pokazuje, jak zmienia się obyczajowość, jak zmienia się zwyczaje ludzkie, jak zmienia się chociażby postrzeganie wizerunku kobiet. Też kultura. Kultura oczywiście. I pomyśleliśmy sobie, że bardzo często sukienki, które dużo znaczyły w wielu ważnych wydarzeniach, po prostu gdzieś leżą w garderobach, w teatrach, w operach, u stylistów. W magazynach. I tak sobie pomyśleliśmy, leżą, że warto prawie je... nie żyją, no ale właśnie. Można je odgrzewać. Ja, Ewo, no, Agnieszka świetnie otworzyła tą rozmowę. Tak, potem na powiem ciebie. Jeszcze coś więcej. Mam nadzieję. I zapytam tak trochę po reportersku, po dziennikarsku, a trochę tak jako historyk również. Czy rzeczywiście sukienka może być dowodem na coś bardzo ważnego, istotnego? Sukienka może mówić i może być tym świadectwem, który coś nam przypomina, coś ważnego nam komunikuje? Absolutnie tak. Mhm. Przede wszystkim jest to materialna jak gdyby pozostałość naszych wspomnień, bo zwykle wspomnienia są bardzo ulotne, ale jeżeli mamy jakiś dowód tego, że to istniało, pamiętajmy o tym, że kiedyś kupowało się rzecz na 30-40 lat, tak jak były tweedy, wełny, robiło się z tego ubrania, które służyły nie tylko jednemu pokoleniu, ale następnym również. Ja sama mam po mojej mamie dwie garsonki z Francji, które były kupowane jeszcze przed moim urodzeniem, czyli Boże, jeszcze mój. A dlaczego z Francji? No akurat wtedy dziadek mój podróżował, bo był inżynierem i przywiózł te garsonki i one no, są nadal tak piękne jak były i nadal ten materiał się utrzymuje, więc jest to jakimś takim tchnieniem historii, nawet możemy tego dotknąć. Teraz coraz bardziej idziemy w stronę wygody. Kiedyś materiały były cięższe, grubsze, inaczej ich się używało, dłużej przede wszystkim. Teraz chcemy mieć więcej wygody, materiały są delikatniejsze, bardziej elastyczne, a co za tym idzie, ta przędza i to wszystko nam się troszeczkę szybciej psuje, więc zostaje nam Instagram teraz. Kiedyś nie mieliśmy Instagramu, mamy stare sukienki. A projekt Kiosk chyba jest po to, ażeby nie skupiać się tylko na Instagramie, tak. Tylko żeby można było materialnie te sukienki dotknąć, jakoś zobaczyć, tak. Wyeksponować. Chcemy je pokazać. Chcemy je pokazać naszym klientkom, chcemy je pokazać po prostu osobom, które będą tym zainteresowane, a myślę, że to będą fantastyczne projekty. Na razie ten projekt tam otworzyliśmy, pozyskaliśmy sukienki już z Teatru Krystyny Jandy, z wielu ważnych spektakli, pozyskaliśmy sukienki z Teatru Polskiego z Bydgoszczy, to są naprawdę niesamowite kreacje. No i dzisiaj właśnie dołączyły do naszego projektu dwie sukienki Edyty Górniak, no ale myślę, że tutaj Ewa najlepiej tak, powie, no właśnie, gdzie Ewo, one zagrały. Bo powiedziałaś ogólnie bardzo ciekawie i bardzo fajnie o tym, jaką rolę może sukienka odegrać w tym postrzeganiu historii, cofaniu się do pewnych zdarzeń i tak dalej. A przejdźmy teraz do konkretu. Opowiedz o konkretnych sukienkach i konkretnych wydarzeniach z nimi związanymi. Tych sukienkach, które właśnie od dzisiaj będą również współtworzyć projekt Kiosk. Bardzo się z tego cieszę, bo prawdę mówiąc łączy mnie bardzo duża nić sentymentu ze wszystkimi kreacjami, które razem z moją wspólniczką Magdą Makarewicz robiłyśmy na przestrzeni lat dla polskiego show biznesu. A szczególnie są takie chwile, kiedy
no warto, warto jak gdyby celebrować pewien moment specjalną kreacją, taką naprawdę wymyśloną, niewypożyczoną, nie uszytą u projektanta, tylko taką wymyśloną, która daje świadectwo danej chwili. No to ja teraz z tego sakrum przejdę trochę do profanum. Proszę i bardzo, widziałem profanum. Jedną z tych sukienek i to był po prostu worek na kartofle. No showbiznes to profanum, to tak? Jest, to no, ja widziałem no totalne profanum. Worek na kartofle. Worek na kartofle stał się jedną z najsłynniejszych sukienek w historii polskiego showbizu. Jest taka sytuacja, że tak naprawdę sukienką może być wszystko. Osoby, które nie pracują przy kreowaniu wizerunku gwiazd, nie znają tej kuchni produkcyjnej, nie zdają sobie sprawy, że bardzo często te najpiękniejsze rzeczy, które się podziwia na sesjach zdjęciowych czy w telewizji, czasami są tylko no, taką iluzją. Iluzją właśnie pięknego materiału, pewnego kroju, który się drapuje na przykład w danym momencie na danej osobie. On istnieje przez te kilka chwil, a potem czasami w ogóle nigdy już więcej nie wraca. Tutaj akurat mamy taki przykład, że pozostał nam ten materiał, pozostała ta rzecz, a wyszła też z takiego założenia, że naprawdę ubraniem może być wszystko, że to my nadajemy tej tkaninie jak gdyby znaczenie. To jak padłyście na to, żeby ubrać Edytę Górniak w worek na kartofle? Bardzo łatwe skojarzenie, dlatego że właśnie w worku po cukrze wystąpiła kiedyś Marilyn Monroe. Ależ jaki był background tego jej występu właśnie też w worku, dlatego że ciągle była bardzo kontrowersyjna, ciągle było na jej temat, że jest za sexy, że występuje za bardzo odkryta czy za bardzo zakryta, no pełna kontrowersji, kochana i nienawidzona i po prostu w pewnym momencie powiedziała basta, i wystąpiła w worku, żeby już uciąć wszystkie spekulacje, że ona naprawdę nie chce niczym epatować emanować. I okazało Polska. Się, że to było. Było to skojarzenie, tak jak mówię, bardzo, bardzo bliskie, ponieważ Edyta Górniak jest osobą w showbiznesie, która również wzbudza bardzo skrajne emocje. Nie jest to człowiek, który jest tak średnio, no, bardzo sympatycznie, ale każdy tam mówi, fajna osoba. Nie, ją się kocha albo się jej nie kocha. I mówię, to, te skrajne emocje, które wywołuje, bardzo były podobne do tego, jak reagowali ludzie na Marilyn Monroe. I stąd prosty przekaz też zawsze było. Nie Edyta, w co się ubrała, zabić stylistki, nie tak, 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 worek. Gdzie no i ten worek kupiłeś? Worek został, bo tak, w Polsce w ogóle nie ma takich worków, które by były, powiedzmy, są, ale one nie mają odpowiednich nadruków. Czasami mają czarny jakiś mały nadruk, nie są specyficzne. No więc też, żeby to było czytelne jeszcze bardziej, ten worek, sięgnęłyśmy do worków amerykańskich, właśnie takich jak miała Marilyn Monroe, tylko że niestety to ona miała po cukrzamy, po czym po ziemniakach, po polsku, no to jest. Także ten element polski wystąpił, został znaleziony na aukcji na eBayu, nie wiem czy możemy mówić nazwy takich portali, w każdym razie na eBayu. I wylicytowałyśmy go, został przywieziony przez znajomego, żeby szybciej dotarł do Polski, no bo jeszcze wtedy długo dosyć się czekało na te wszystkie przesyłki i oclenia i tak dalej, także przywiózł go
też dosyć słynny i sławny w innych kręgach, bo naukowych, przyjaciel rodziny Magdy, który tutaj właśnie często... Worek wiózł pan profesor. Tak, pan profesor i to naprawdę bardzo wybitny. Przywiózł go, bardzo się tym cieszył, był wzruszony, że mógł pomóc nie tylko studentom, nie tylko światowej organizacji, która walczy przeciw ociepleniu klimatycznemu, ale również nam i Edycie w występie. I tak właśnie Worek zawitał do Polski. No dobrze, ale mamy worek, ale jak z worka zrobić suknię? Też nie jest to bardzo trudnym tematem, ponieważ jeżeli mamy dwa proste kawałki materiału, po rozcięciu, rozszyciu worka pozostają nam dwa proste kawałki materiału i tak jak mówię, tworzyłyśmy go na Edycie, kiedy szerokość ramion, talie, wszystko to było dopasowane. W niektórych momentach było szyte na niej również, no bo tak naprawdę tak pracują projektanci. Mają modelkę i na tej modelce upinają rzeczy. Potem to idzie oczywiście do profesjonalnej konstruktorki, ale pierwszy zamysł projektanta i tego, jak ma wyglądać na ciele dana sukienka w tym przypadku, ale też no, najczęściej, jest właśnie na żywym modelu. Gdzie Edyta Górniak wystąpiła w tym worku? Więc był taki bardzo fajny koncert w Polsacie, który łączył się z trasą letnich koncertów, a Edyta w tym czasie miała swój pierwszy taki bardzo ważny występ tamtego czasu, ponieważ wydała nowy singiel. Do tego zrobiliśmy teledysk dosyć znaczny i on też nawiązywał do tego, że troszeczkę nam się kończy czas tej ziemi, że spowodujemy same szkody, że jesteśmy no, po prostu niszczycielami. Kiedy ona tam występowała jako wojowniczka właśnie, która po dosyć trudnych momentach zimy, to wszystko było bardzo ładnie skomponowane, wraca do tej natury, rzuca zbroję, wraca do natury, tam był i las, i koń, i woda, i deszcz, i wydle, i wojownik. Notabene zbroja, w której, znaczy kolczuga, w której była, wypożyczałyśmy z Łodzi, z magazynu ubrań i było to z Krzyżaków wzięte. Także ona jest w kolczudze z Krzyżaków, bo też nie mogłyśmy nic innego dostać, oczywiście wystylizowanej. I ta piosenka nazywa się On The Run i była pełna emocji, taka bardzo żywa, pełna ognia, melancholii, ale też ognia, też kontrowersyjna. I Edyta chciała ją jak najbardziej tak emocjonalnie przekazać na tej scenie, na żywo. Wystąpiła bez butów, zaśpiewała to pierwszy raz na żywo dla publiczności, no i był szał. Kolczuga z filmu Krzyżacy pewnie w projekcie kiosku się nie znajdzie. Chyba nie. Trudno mi sobie to wyobrazić w sklepach kiosk, ale... Ale robiła za tunikę. Tak, ale... I krótką sukieneczkę. Ale sukienka worek, jak słychać, kultowa i obrosła legendą, a znajdzie się w tym projekcie. No i co z takim jakby elementem zrobić? Ja myślę, że to jest fajne, co przed chwilą powiedziałaś o tym, że właśnie często tworzymy wiele rzeczy, gdzieś o nich zapominamy, gdzieś to wszystko zostaje zdegradowane i nagle to się wszystko łączy z tym projektem, że my po prostu chcemy dać temu drugie życie, pokazać to. To jest niezwykle ciekawe, bardzo często, nie wiem, idziemy do muzeum i oglądamy jakieś monety małe, oglądamy przedmioty codziennego użytku, widelce, noże. No ja myślę jednak, że taka sukienka będzie jeszcze bardziej wow niż taki stary widelec czy nóż. Drobne sprostowanie, to będzie trzecie życie worka. Był workiem. Trzecie życie. Był workiem, tak. Później aukcja, pan profesor wiezie worek, staje się sukienką dla Edyty. No i tak tworzy się historia, ale też to udowadnia, że to ludzie nadają znaczenie
ubraniom, rzeczą, tak jak my, my sprzedajemy nasze sukienki i bardzo często od naszych klientek słyszymy potem historię, że ta sukienka była dla nich ważna, bo nie wiem, bo miała w tej sukience ślub swojej córki, komunię dzieci i to jest fantastyczne, że rzecz może przywoływać wspomnienia, nie wiem, jakieś ważne chwile i to jest nabiera super. Nabiera wartości sentymentalnej. No właśnie, kreujesz tą wartość sentymentalną również. Też, chociaż ta wartość sentymentalna w przypadku show biznesu trwa tak naprawdę około 3 minut. Więc jeszcze tyle, tym ile bardziej piosenka, się, tak. No tyle, ile piosenka, naprawdę. Ja tak się zastanawiałam, co zostaje po tych wszystkich naszych emocjach, kreacjach, po tym wszystkim, ile ludzi pracuje na te trzy minuty. Oczywiście jak jest koncert dłuższy, na przykład jak był koncert Edyty w HBO, pracowało na to ponad 100 osób całej ekipy, to co prawda trwało dużo dłużej, ale też pewne rzeczy, no niby jest to nagrane, niby to zostaje, można to sobie odtworzyć, ale tak naprawdę dla nas te rzeczy, które już wypuściliśmy, już zaistniały, gdzieś odchodzą od nas. Tak. I to jest takie i fajne w danym momencie, ale że nic z tego nie zostaje. Jak dobrze, każdy że kiosk dzień chce nie zmarnować właśnie, tego tak, waszego wysiłku. Jestem zachwycona tym super pomysłem. A ja też muszę dopowiedzieć, bo projekt prowadzę z Marią Loskot. I jak nam ciężko z Marysią było często jakby odnaleźć te sukienki, bo się okazuje nagle, że jest, nie wiem, załóżmy jakieś studio producenckie, które robiło mnóstwo ubrań do jakiegoś filmu, no ale nie wiem, tych sukienek już nie ma, są w magazynie, w workach, w ogóle już tam nikt nie zagląda. One są przerabiane bardzo często. Przerabiane są. A przecież to jest dobro kultury, prawda? Tak. Naprawdę. Tak, ale produkcja rządzi się też czymś takim, że na przykład jak jest Taniec z Gwiazdami i jest magazyn Tańca z Gwiazdami, część rzeczy, pamiętajmy o tym, one nigdy nie były w tym magazynie, bo były wypożyczone, tak. Przyjeżdżają czasami z magazynów z Anglii, z jakich, bo to się w katalogach wypożycza, wracają tam, a te, które są na miejscu, one służą. Robi się z tego inne sukienki, przerabia się, występują w tym inni ludzie. Bardzo wiele rzeczy tam na miejscu w magazynach ma swoje następne tak. życia albo wręcz odwrotnie, albo jest rozparcelowana i jest częścią innych kostiumów. Dlatego, że pewne rzeczy są nie do odkupienia, pewnych dekoracji i ozdób już nigdzie nie znajdziemy i one jak gdyby idą do następnych, tak jak samochód, który się rozbiera na części. No jest to przykre, ale niektóre kreacje tak kończą. Transplantacja następuje. Transplantacja. Ja pamiętam moją wizytę i właśnie Marysi w garderobie w Teatrze Krystyny Jandy. To w ogóle było niesamowite doświadczenie. Tam jest tyle wspaniałych ubrań i w ogóle ten projekt właśnie lubię też za to, że miałam okazję po prostu tam być i posłuchać tych opowieści. Pani Gosia, z którą miałyśmy okazję właśnie buszować po tej garderobie, to była w stanie przywołać sobie spektakl aktorka rock. Po prostu no niesamowite. Ewa, ile ty gwiazd ubrałaś w życiu? Mogę powiedzieć, kogo nie ubierałam. Nie, to ja wiem, że to jest nieskromne, ale nawet dzisiaj pisałam taką notkę biograficzną, ponieważ ja zajmuję się również szkoleniami i jako pedagog też chcę pomagać osobom właśnie, żeby ich samoocena i to, co robią w życiu, było łatwiejsze, żeby się nie zajmowali za bardzo swoim wizerunkiem, błądząc. Więc też uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć samoświadomość tego, jak się prezentujemy, co komunikujemy. I pisząc dzisiaj tą notkę, przeszłam przez nazwiska. Naprawdę, jest to, tak jak mówię, jest tego taki ogrom. A kogo nie ubierałaś w życiu? A kogo nie chciałabyś? Wielu, zaraz powiem. Okay. Nie ubierałam, ubierałam aktorki, ale troszkę mniej niż show biznes, chociaż aktorki, które występowały w serialach telewizyjnych i tak dalej, tak. Natomiast, kogo? Małgorzaty Korzuchowskiej nie ubierałam.
To na pewno pamiętam. To rzeczywiście ale to ubierałaś jest, wiele osób. Ale to nie jest. Z kartonu mogłaby to, być jakaś właśnie, właśnie już worek mi wystarczy, karton zostawimy dla kogo innego. Natomiast tak się zastanawiam, kogo bym chciała ubrać. No właśnie, a kogo byś chciała ubrać w Polsce? Z tych, który... nikogo. Mhm. Ja jestem dosyć źle nastawiona w tej chwili do tego, co się dzieje z mentalem dotyczącym mody, wizerunku, wszystkiego, dlatego że ludzie miałam nadzieję, że będą się mniej bali, będą bardziej, znaczy będą odważniejsi w prezentowaniu z siebie. Ja nie mówię, żeby stać się pajacem, żeby przebierać się, bo pamiętajmy, że show business i wizerunek estradowy, i wizerunek gwiazdy, to jest zupełnie inna sytuacja, to się robi w każdym momencie do czegoś innego, to nie jest jej życie prywatne, bo no, a na życie prywatne też ubieramy gwiazdy i wtedy one wyglądają no, jak każdy z nas, tylko może trochę są bardziej zadbane właśnie wizerunkowo, bo możemy im pomóc. Natomiast teraz tak... Mamy straszny problem w Polsce ze strachem przed opinią innych. Boimy się wyrazistości, śmiałości, boimy pokazania się, tak. Nawet kolorów się boimy. Ja, ale ja też nie jestem za tym, że jeżeli ktoś nie czuje koloru, żeby się na siłę ubierał w kolor, żeby był pawiem. Są dziewczyny, które mają takie DNA, że mogą we wszystkim wyjść i jest dobrze, super, ale są też takie osoby, które lubią stonowane kolory. Są osoby, które nie powinny na przykład nigdy zakładać kolorów, bo są bardzo wyraziste i tylko to jak gdyby je dusi ich osobowość. W Polsce jest też bardzo duża tendencja do nakładania za dużo biżuterii, chociaż mówię, są wyjątki, kiedy możemy na daną osobę nałożyć tej biżuterii multum, łącznie z facetami, żeby nie było, że panowie nie noszą. Znowu Michał Wiśniewski. Tylko, że boimy się. Nie, on nie nosi za dużo biżuterii, tam jakieś pierścionki, jego też ubierałam. Na koncerty, kiedy pani Nina Terentiew chciała, żeby zmienić mu wizerunek na bardziej taki elegancki. To wtedy zmienił włosy z zielonych na czerwone? Nie, jeszcze wtedy były. Nie. Miał czerwone, ale był ubrany w projektantów i tak dalej, to było chyba 15-lecie, takie w teatrze, w Operze Łódzkiej. Uważam, że fajnie to wyszło, ale Michał nie dał rady. Powiedział, że mimo wszystko, że się cudownie bawił, mam piękne ubrania i wszystko, ale on to nie jest on. To nie jest on. To nie jest on. Ja tylko go prosiłam, błagam cię, jak będziesz się rozbierał, bo miał taką scenę, w której się tam rozbierał do koszuli, a miał garnitur z kamizelką. Ja mówię, jak kręcisz tą kamizelką, nie w publiczność. Ten garnitur kosztuje 5000 zł, błagam cię. I muszę powiedzieć, że w tym szale, w tym wszystkim był bardzo profesjonalny, wszystko zrobił tak jak trzeba, a były tam komplikacje z windami, z różnymi rzeczami, bardzo dużo przebiórek. Także pod tym względem, ale nie dał rady. No dobrze, to powiedzmy tak, nie chcę użyć słowa naj i nie chcę tego jakby klasyfikować w taki sposób, ale nie wiem, trzy świetnie ubrane osoby w polskim show biznesie, trzech facetów, trzy kobiety. O matko. Ostatnio robiłam taki ranking polityków i polityczek. Zostawmy ich. Zostawmy to. Natomiast... Chyba, że traktujemy politykę jako showbiz. To wszystko za nasze, wszystko tak? Nie, natomiast to, co jest nie za nasze, czyli artystów... No muszę powiedzieć, że... to wszystko zależy od momentu. Nie ma tak, że to taki moment, który jest teraz. Z tym kłopot. Kto jest świetnie ubrany? Chociaż jednego, Marcin, to dużo. No to, trzech. Nie, to dajmy po jednym. Po jednym. Jeden facet i jedna kobieta. Kto jest świetnie ubrany w polskim showbizie? Nie chciałabym tego mówić, dlatego że tyle jest ocen, ile ludzi. A twoja? Natomiast moja osobista ocena jest taka, że ja mimo wszystko
nawet w tych bardzo dobrze ubranych osobach zawsze widzę nie tą osobę, widzę pracę moich kolegów i koleżanek i oceniam je, a nie tą osobę, bo one naprawdę się same bardzo rzadko ubierają. A ja mam... Więc też nie chciałabym oceniać stylistów, nawet jeżeli to jest nie w tym sensie, że teraz nie chcę powiedzieć, kto to świetnie robi, bo tak naprawdę mamy bardzo dużo stylistów, bardzo, 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 bardzo zdolnych. Natomiast gdzieś jest u mnie taki niedosyt, że chciałabym w końcu kogoś zobaczyć naprawdę wspaniale ubranego, w harmonii ze sobą, żeby naprawdę się czymś zachwycić. Przez ostatni czas nie miałam tego. A może ktoś się zbliżył chociaż do tego ideału? No, no właściwie większość osób się ubiera bardzo poprawnie. Jest parę elementów, parę osób. Na przykład uważam, że, no powiem to, ja uwielbiam brodkę. Ja ją poznałam bardzo dawno właśnie temu. Tu widać ale chyba tu, ten kompleksowy niestety, wizerunek. To jest też wizerunek sceniczny. Natomiast ja myślę o czymś takim, jak prywatnie ktoś jak gdyby już nie gra pewnej roli i jak się ubiera. Jest sobą. Jest sobą. I wtedy no to nie ma się czym zachwycić. U panów jest trochę łatwiej. Na przykład powiem wam, o wiem kto jest świetnie ubrany. Robert Kupisz. To jest coś. Można się nie zgadzać. Ostatnio powiedziano, że na jakimś zdjęciu było, że do gwiazdy podszedł projektant, a wszyscy w podpisach napisali: Boże, myślałem, że to bezdomny, który prosi o pieniądze. Ale bez względu na to, co ludzie piszą, ten człowiek jest naprawdę wysublimowany i stylowy w swoim stylu, w takim, a nie innym, ale jest to coś oryginalnego, niewydumanego, co jest nim. To jest fajne. Z kobietami jest trudno. No i co bo teraz? Kobieta zmienną jest tak, ale... i ma prawo być zawsze inna. Ale ja też się zgadzam właśnie z tym, co Ewa powiedziała, że często nawet jak czujemy, ja sobie kiedyś tak mi się spodobały spodnie szerokie, wtedy kiedy jeszcze nie były w ogóle szerokie, bo teraz jest tak, że tak, wszyscy tak, noszą szerokie teraz, spodnie, tak. A to było jakieś, nie wiem, tak, 6 lat temu, a ja do pracy jeżdżę nadal komunikacją miejską z pewnych przyczyn i mówię, dobrze, Boże, bo kochasz ziemię. Kocham ziemię. Bardzo eko, możesz w worku jechać. No. Mogę, ale słuchajcie, ja mówię, Boże, ja lubię te spodnie, ale jak ja w tych spodniach wsiądę do tramwaju? Już sobie myślałam, co o mnie ci ludzie w tramwaju pomyślą, że ja będę w tych szerokich spodniach. A teraz, kiedy już nabrałam o wiele więcej odwagi, bo wydaje mi się, że w różnym momencie życia ma się właśnie inny poziom tej odwagi. Teraz bym pojechała w tych spodniach i bardzo dobrze, i w ogóle dlatego bym się że to, co jest w danym momencie modne, to znaczy, że projektanci wymyślili to już półtora roku temu, bo tak naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy, że zaczyna się cały proces, ten, który jest w przemyśle modowym, rozpoczyna się od tkanin. Tkaniny wychodzą pierwsze. Robi się taki buk kolorów na dany sezon. To są takie specjalne książki, tak, które kupują potem firmy i tak dalej. One bardzo są też drogie. To jest niesamowita gałąź przemysłu. Ona naprawdę daje zatrudnienie. To nie jest tam, że o, dwie szmatki włożę na siebie. To jest maszyna, to jest jakiś... To jest koncepcja, produkcja. Kombajn nieprawdopodobny. Zaczyna się od tego, że wymyślają kolory, wzory i rzeczy dotyczące tkanin. Pod to projektanci dopiero szyją kolekcję, mając ten jak gdyby obraz tych tkanin. Pod to, jak jest kolekcja, robi się dopiero dodatki. Buty. Dlaczego na przykład były modne chodaki na grubych podeszwach? Albo dlatego, że były do tego odpowiednie spodnie i spódnice. Jak są wąskie, to są takie buty. Jak wiadomo, że będą szerokie, to się robi inne modele. I to jest taka, no powiedzmy, takie kółeczko, które co domyka? Domyka pokaz i domyka sprzedaż. Bo jeszcze po pokazie następuje
kupowanie przez bajerów, nie bajerujących, tylko kupujących, tak się nazywają, z kolekcji danych rzeczy do poszczególnych krajów. To nie jest tak, że ta kolekcja idzie i wszystko jest w sklepie. Nie. Ta kolekcja sprzedażowa jest prezentowana dla reprezentantów poszczególnych sklepów, w poszczególnych krajach i każdy wybiera inną. Na przykład do Polski, bo ja wielokrotnie byłam na takich targach, też jako tłumacz i też jako kupujący, do Polski nie idą kolory bardzo żywe. Na pewno nie w sporcie. Teraz, dopiero od 2 lat, jest większe jak gdyby zapotrzebowanie, ale dlatego, że już od 15 ciągle te kolory były. I teraz zmieniło nam się też pokolenie kupujących, bo te dzieci, które się wychowały na kolorach, są teraz już dorośleją i zaczynają w tym chodzić. Bo gdyby cały czas było poprzednie pokolenie, byśmy ciągle byli skromnie i elegancko. Tak. Kiosk gdzieś ten trend wyczuł już kilka lat temu i mocno idzie w kolory. Właśnie, to jest fajne, bo teraz sobie tak myślę, że my się nie boimy i printów, i kolorów, i naprawdę zachęcamy zawsze nasze klientki, żeby właśnie po prostu, nie wiem, testować, sprawdzać, bo wiadomo, klasyka klasyką, ale gdzieś tam ten print i kolor zawsze był dla naszych projektantów ważne. Ja troszeczkę widzę, że tak jak w sprzedaży mówi się, że się sprzedaje zawsze trochę siebie, tak. Ale nie tylko mówiąc, ucząc, to jak zawsze daje się coś siebie i wtedy to jest wartościowe, to czuję w tym, o czym mówisz w kiosku i w tych sukienkach, że tam jest też część waszej osobowości, tak, na pewno. Do której też, jak mówisz, masz teraz inny dystans i jesteś bardziej odważna. Tak, zdecydowanie. I to jest cudowne. To właśnie jest fajne, jak człowiek wchodzi w pewien temat, potem nagle widzi, jak jest tego dużo, dużo i osoba, która ma mało świadomości, boi się i się cofa, żeby się nie pomylić. A w to trzeba po prostu wejść. Tak, tak jak wchodzimy w pewne relacje, nie bać się, bo albo to się przeżyje, albo nie. No, mój tata zawsze mi kiedyś tak mówił, jak ja pytałam się jego. Ja sobie bardzo cenię zdanie mężczyzn, bo oni mają taki global. Patrzą się globalnie. Kobiety patrzą się bardziej na szczegóły, a faceci zawsze widzą proporcje, jeżeli widzą coś. Zawsze mi mówił, no jak zaczynał się zastanawiać, to już wiedziałam, że tak nie wychodzę, ale potem mi mówił tak, Ewa, czy ci ludzie, bo ja mówię, wiesz, tam się spojrzeli, tak, bo ja byłam dosyć ekscentryczna, ale pod takim innym względem. Ja nie bałam się ubierać rzeczy, w czasie, kiedy naprawdę było bardzo szaro, nie to, że się ubierałam na kolorowo, ale formy może były formy, inne. Okay. I mój tata tak mówił, Ewuniu, a czy te osoby ci płacą za chleb twój codzienny? Ja mówię, nie. Mówię, to co cię to obchodzi? Bądź sobą, rób swoje. Tak. No właśnie. Co polecam? Jedna rzecz mnie tak jeszcze bardzo frasuje i chciałem to pytanie tobie zadać. Czy dzisiaj w Polsce są jeszcze gwiazdy? Znaczy uważam, że są. Mhm. Gdzie je znaleźć? W dobie internetu, Instagrama, w dobie całej masy różnych nowych zjawisk. Ja myślę, że gwiazda jest to absolutnie połączony tytuł z osobowością. Mhm. I to nie znaczy, że gwiazda musi brylować na Instagramach czy na ściankach. My jakoś podskórnie czujemy, że ta osoba jest intrygująca, że chcemy coś więcej o niej wiedzieć. Jeżeli tylko jest coś takiego, dla każdego to gwiazdą może być ktoś inny, tak? My mówimy teraz o show biznesie. W show biznesie bardzo dużą rolę w kreowaniu gwiazd mają jak gdyby media. Media nas naprowadzają, indoktrynują i czasami ktoś, kto jeszcze jest na to niegotowy i nie wie, że jak działa ten cała następna maszyna show biznesu, która jest też jak mody bardzo, bardzo rozbudowana, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo podąża po sznureczku tam, gdzie prowadzą media,
może zainteresować się kimś, ale czy to zainteresowanie będzie długotrwałe, podsycane oczywiście przez media, to on już musi ocenić i dla niego ta osoba będzie gwiazdą. Ja uważam, że dochodzi się do takiego pewnego momentu, że zwracamy uwagę na osoby, które nas interesują albo które chcielibyśmy przypominać. Z tym, że to drugie jest i dobre, i złe, bo jeżeli mamy się uczyć, to uczmy się z dobrych przykładów, ale z drugiej strony nie można popadać w naśladownictwo takie totalne, bo wtedy też gdzieś tam tracimy siebie. Są te gwiazdy, one nie zawsze świecą właśnie, tak jak mówię, na ściankach i na tym. Natomiast łatwo zobaczyć, kto swoją osobowością wychodzi poza nasz rynek. Na przykład kto? Na przykład uważam, że kot. Mhm. Zdecydowanie wyszedł poza. Dorociński. Są to dla mnie osoby, które były... Ja pracowałam bardzo długo też w magazynach i w gazetach, byłam redaktorem i też przeprowadzaliśmy wywiady, sesje i tak dalej, i tak dalej. To najtrudniejsi do właśnie osoby, które były najtrudniej pozyskać do wywiadu, do zwierzeń, do czegoś, byli ci najbardziej interesujący. No. I to jest fajne. O jakiej sukience marzy kiosk w swoim projekcie? Czy jest jakieś takie marzenie, czy jest jakieś takie nazwisko, które kiosk właśnie chciałby... nie, bo okazuje się, że o, proszę, no. Tak, że jak zaczęliśmy robić ten projekt, to okazuje się, że naprawdę gdzieś tam przypadkiem można trafić na sukienkę, która, nie wiem, pojawiła się przez moment w jakimś spektaklu, a jest po prostu fantastyczna i wszyscy mogą na nią zwrócić uwagę, więc mi się wydaje, że tutaj nie kategoryzujemy. No nie wiem, ja na przykład mogę powiedzieć, że chciałabym mieć na manekinie sukienkę, w której wystąpiła żona Leszka Millera podczas wizyty cesarza Japonii z napisem Sexy Love, Pretty. Myślę, że to była kultowa sukienka. No, myślę, że jest ona bezcenna. Bezcenna, właśnie. Ona coś znaczyła. Czy jeszcze istnieje? Ja nie ostatnio czytałam właśnie wywiad z żoną Leszka Millera, która wspominała, jak bardzo płakała po tym wszystkim. Myślę, że to musiało być dla niej nie wiem, bardzo czy ta sukienka nie jeżeli... jest podarta. Może ją spaliła potem. Ale nie podejrzewam. Jeżeli żona Leszka Millera nas ogląda, to oczywiście my po tą sukienkę jak najbardziej się zgłaszamy. Tak. Kiosk nawet podarto, nawet pociętą. Nawet tak, sexy love żony Leszka Millera jest no, ale o niej produktem pożądanym. No tak, oczywiście. Ale o niej pamiętamy. Moglibyśmy tak pewnie rozmawiać bez końca, tak. Ponieważ te historie i to nieprawdopodobne doświadczenie zawodowe twoje oraz możliwość obcowania z tymi wszystkimi gwiazdami, to jest coś niezwykle interesującego. Zapraszamy do sklepów sieci Kiosk i zapraszamy. Myślę, że niedługo te będziecie sukienki... Będziecie niedługo przeprowadzali wywiady z gwiazdami, które były w tych byłoby, sukienkach, bo ich odczucie jest jeszcze inne, z innej strony, jak gdyby może naprawdę pokazać, jak emocjonalnie podchodzimy do naszego wizerunku, do pewnych rzeczy, które przez chociaż nawet parę minut są nami. Są nami. Żona Leszka Millera płakała po Sexy Love, a Edyta Górniak po worku na ziemniaki? Mnie tak kusi jedno pytanie, nie drapało ją? Zdradzę sekret. Pod spodem była taka cieniusieńka, bardzo delikatna haleczka, która jak gdyby oddzielała, bo to jest naprawdę drapiący worek, warto zobaczyć samemu jak bardzo. Była pod tym bardzo delikatna, jedwabna taka haleczka. Mężczyzna która... by tego nie wytrzymał. Nie, i na tym zakończmy. Nie będę zakładał worka ani na cukier, ani na kartofle. A żeby jeszcze na zakończenie. Cała kolekcja Dolce & Gabbana w następnym sezonie była właśnie inspirowana workami i była z worków na różne produkty spożywcze zrobiona. Czyli zainspirowałaś Dolce & Gabbana do całej kolekcji? Nie wiem, natomiast jeszcze wiem jedną rzecz, że zdarza się,
że oglądają, tak jak my oglądamy światowe różne historie modowe, tak samo projektanci ze świata oglądają te inne części świata, które ich intrygują, ale sukienka jest taka bardzo, bardzo zdolna projektantka Kośmider, której sukienka na Edycie Górniak w pierwszym wyjściu jej oficjalnym po takiej przerwie, gdzie wydała wojnę paparazzi i dziennikarzom, wyszła na oficjalną tak, galę, została skopiowana przez Aleksandra McQueena, przynajmniej tak, tak się wydaje, bo są prawie identyczne. Nie ma przypadków, są znaki. Może doznali tego samego olśnienia, ale jest i było to dosyć dziwna sytuacja. Ewo, Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. I dziękujemy również niewinnym czarodziejom za to, że mogliśmy w gościnnych progach tej restauracji przebywać i rozmawiać. Przepraszamy za wszystkie hałasy, które miały tutaj miejsce, ale restauracja ma się świetnie. Ja głośno mówię, przepraszam. I żyje. Złota 44 w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.